Dzień dobry Państwu. Przed nami wykład 10 z przedmiotu Kultura społeczeństwa informacyjnego. Tym razem będę mówił o wolnej kulturze, o idei wolnej kultury. Jest to idea, która narodziła się u zarania społeczeństwa informacyjnego w drugiej połowie XX wieku, konkretnie w latach 80. tego stulecia. I ta idea jest próbą dostosowania określonych warunków i możliwości, które stwarza informacjonalizm, które stwarzają tak zwane nowe technologie, czyli technologie cyfrowe, dla rozwoju kultury. Otóż jest cała ta idea wolnej kultury wyrosła między innymi stąd, że teraz wszyscy potencjalnie możemy być już nie tylko artystami, ale w ogóle twórcami określonych idei, wartości czy materiałów związanych z szeroko rozumianą kulturą. Ja już o tym mówiłem na poprzednich wykładach, gdzie wskazywałem, że technologie cyfrowe umożliwiły między innymi wzrost czy pojawienie się taniego i łatwego w obsłudze sprzętu czy oprogramowania. I oczywiście ludzie chcą z tego korzystać, chcą stwarzać nowe wartości, chcą kreować nowe wytwory, dzielić się nimi, a także miksować czy remiksować dotychczasowe. Z kolei jednym z czynników, który im to uniemożliwia, jest tak zwane tradycyjne prawa autorskie, prawda, które stoi w sprzeczności z podstawowymi zasadami i ideami społeczeństwa informacyjnego czy społeczeństwa sieciowego. I stąd tutaj rodzą się liczne napięcia, konflikty czy też sprzeczności. Idea wolnej kultury z jednej strony nawołuje do większego otwarcia kultury, do większego dostępu do zasobów kultury, chciałoby się rzec wręcz do darmowego dostępu, a z drugiej strony prowadząc spór z tradycyjnym prawem autorskim powołuje do życia nowe formy i nowe prawo, które umożliwia realizację właśnie idei wolnej kultury. I teraz tutaj, jeśli mówimy o idei wolnej kultury, to należy wskazać przede wszystkim cztery takie podstawowe, głośne inicjatywy. Pierwszą to jest ruch, który stworzył Stallman, jeden właśnie z pionierów idei wolnej kultury, zresztą hacker. I jeszcze w latach 80. on stworzył ruch na rzecz wolnego oprogramowania. Był też twórcą idei wolnych licencji, General Public License, które polegały na tym, że można było tworzyć, upowszechniać i udostępniać za darmo na przykład jakiś program komputerowy innym i ci inni mogli go dalej rozwijać pod warunkiem, że wskazywali autorstwo danego twórcy, danego oprogramowania. Kolejną ważną postacią i ważną ideą to jest oczywiście Linus Torvalds, który stworzył system operacyjny, potem od jego imienia zwany Linuxem, i on udostępnił wszystkim zainteresowanym kod źródłowy tego programu, więc każdy mógł ten program dalej rozwijać, udoskonalać. I taka sytuacja trwa oczywiście do dnia dzisiejszego. Kolejną ważną inicjatywą to był, czy jest w dalszym ciągu, ruch na tak zwanych wolnych licencji Creative Commons. Ten współtwórcą tego ruchu był Lawrence Lessig, amerykański prawnik i wykładowca akademicki, który na początku wieku już XXI właśnie walcząc z tradycyjnym prawem autorskim właśnie stworzył system wolnych licencji, który polega na tym, że każdy z twórców, nie wiem, pisarzy, muzyków czy grafików może właśnie swój utwór zaopatrzyć
w te wolne licencje i potem na tych wolnych licencjach udostępniać swoją twórczość innym osobom, które potem dany utwór mogą wykorzystywać do jakichś tam własnych celów, mogą go rozwijać, miksować, remiksować i tak dalej, no pod warunkiem też uznania tutaj autorstwa. Tutaj istnieje cała grupa tych wolnych licencji i sam autor, że tak powiem, określa, jakie wolności nadaje wytworowi swojej działalności profesjonalnej bądź bardziej amatorskiej. No, a więc tutaj mamy ten ruch i czwarta inicjatywa to jest tak zwany ruch Open Access, który polega na idei udostępniania całego dotychczasowego dziedzictwa ludzkości właśnie wszystkim zainteresowanym, głównie w internecie, no i przede wszystkim za darmo. To jest ta główna jak gdyby idea. Oczywiście tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o dotychczasowe wytwory szeroko rozumianej kultury, ale również o wiele wytworów z różnych praktyk społecznych, które są tworzone już w świecie współczesnym i też chodzi o to, żeby one były swobodnie dostępne i możliwie za darmo dla wszystkich zainteresowanych. Tutaj zwłaszcza chodzi na przykład o publikacje naukowe czy publikacje medyczne. Tutaj jako ciekawostkę też można podać, że wiele uczelni, przede wszystkim amerykańskich, w mniejszym stopniu zachodnioeuropejskich, tworzy właśnie specjalne repozytoria, które mają na celu właśnie udostępnianie wytworów prac uczonych szerokim rzeszom społeczeństwa. Tak więc ta idea wolnej kultury no, rozwija się, obejmuje swoim zasięgiem coraz to nowe obszary i należy przypuszczać, że w ten sposób wiele wartości głoszonych m.in. przez wspomnianych już hakerów no, będzie mogło być urzeczywistniane również, że tak powiem, w aspekcie prawnym i instytucjonalnym. Dziękuję Państwu.